Mateusz Morawiecki jest gospodarzem szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach, rozpoczął się wczoraj i potrwa do 14 grudnia. Prezes Rady Ministrów otworzył dziś panel o elektromobilności, w którą zainwestowano w Polsce spore pieniądze i pokłada się w niej spore nadzieje. Szef rządu powiedział także coś, czego mało kto mógł się spodziewać. Mateusz Morawiecki i jego rząd w maju tego roku doprowadzili do przegłosowania przez Sejm planu elektromobilności, który w swoich założeniach ma doprowadzić do zmiany polskiego podejścia do transportu zasilanego prądem oraz doprowadzić do rozpowszechnienia pojazdów elektrycznych w kraju. Jednym z najważniejszych celów jest poprawa powietrza w naszym kraju, które według badań jest najgorsze w całej Unii. Opublikowany na stronie Ministerstwa Energii w całości plan pomaga w lepszym zrozumieniu kierunku, który przyjął rząd. Rozwój elektromobilności stwarza realne perspektywy na poprawę jakości powietrza w Polsce. Spójne działania w zakresie elektryfikacji transportu powinny być prowadzone równolegle z likwidacją niskiej emisji pochodzącej ze spalania paliw stałych przy domowych instalacjach. Wynika to z faktu, że część możliwych do zastosowania instrumentów jest wspólna dla zanieczyszczeń z obu źródeł. Poprawa stanu powietrza dzięki rozwojowi elektromobilności wpłynie więc nie tylko na poprawę zdrowia publicznego, mniejsze koszty opieki zdrowotnej, ale także na ograniczenie zniszczeń w środowisku naturalnym i w substancji budynków, czytamy. Mateusz Morawiecki, Polska jest jednym z liderów walki z globalnym ociepleniem. Wczoraj podczas otwarcia katowickiego szczytu głos zabrał Andrzej Duda, który otwarcie przyznał, że Polska nie ma planu, wedle którego odchodziłaby od węgla, z którego czerpane jest niemal 90% naszej energii. Usprawiedliwił to potrzebą utrzymania niezależności energetycznej, którą cieszy się Polska z racji korzystania niemal wyłącznie z własnych złóż paliw kopalnych. Prezydent RP zapewnił jednocześnie, że walka z globalnym ociepleniem i jednoczesne stawianie na węgiel w gospodarce jest możliwe. Jego słowa wyraźnie jednak wskazują, że plany budowy elektrowni atomowej, czy poszukiwanie innych, zastępczych źródeł energii zostają odłożone w czasie na czas nieokreślony.